Gdy czytam dzisiejszą Ewangelię, genealogię Jezusa Chrystusa, przypomina mi się pewien żart. Dwóch panów spotyka się, jeden czyta, trzyma w rękach opasłą książkę. Co czytasz? Pyta jeden drugiego. Książkę telefoniczną. Zdziwił się. Ciekawe to? Może niezbyt akcja wartka, ale za to dużo bohaterów. Tak jest i w genealogii Pana Jezusa. Akcji nie za wiele, ale za to bohaterów jest bardzo dużo. Zarówno mężczyzn, jak i kilka kobiet. Bóg wpisał te postaci w historię poprzedzającą przyjście na świat Pana Jezusa. Mamy wśród tych postaci wielkie i wspaniałe osoby, jak na przykład króla Dawida, który był wiernym sługą Bożym. Mamy mądrego króla Salomona, który co prawda pod koniec swojego życia nie najlepiej skończył, ale do dzisiaj uważany jest za znak, symbol mądrości. Ale mamy też takie postaci, które wcale dobrze się nie zapisały. Jak choćby syn Salomona, Roboam, który doprowadził do rozpadu, do królestwa izraelskiego. Bóg jednak chciał wpisać wszystkich w historię przyjścia na świat Pana Jezusa. I tych, z których Chrystus mógł być dumny, i tych, za których Chrystus też swojego Ojca Niebieskiego w ich imieniu przepraszał. Taka jest i nasza historia, tak jest i nasze życie. Jest w tym naszym życiu, są te wydarzenia, które są wydarzeniami chwalebnymi, które są wydarzeniami, za które Bogu dziękujemy. Są postaci, osoby, które są dla nas przykładem, które nas podnoszą. Ale życie składa się także z tego, co trudne, także z tego, co wstydliwe. Wszystko to Bogu trzeba przedstawić, ponieważ zdarzyło się to w naszym życiu i nas ukształtowało. Niech ten Adwent będzie dla nas czasem pojednania się też z historią naszego życia, abyśmy mogli przyjąć Pana Jezusa, który za chwilę do nas przyjdzie.